zmęczona. Zostań w domu, polecam, polecamy. Karolina Korwin-Piotrowska. Dzisiaj zaczynamy od, moim zdaniem, wielkiego wydarzenia. Film dokumentalny, który nosi tytuł I była miłość w getcie. Reżyseria Joanna Delewska, współpraca reżyserska Andrzej Wajda. Wszystko to na bazie rozmowy z Markiem Edelmanem, który przeżył powstanie w getcie warszawskim. Okazało się, że o losach powstańców getta i o losach Żydów w getcie można opowiedzieć także przez pryzmat tego, jak bardzo kochali. A kochali bardzo. Rozmawiałam kiedyś z człowiekiem, który przeżył wojnę i zapytałam go, jak to było z tym seksem podczas wojny. I on mi powiedział, wiesz co, trochę inaczej się człowiek zachowuje w momencie, kiedy myśli, że za chwilę umrze. I nie dziwmy się, że ludzie wtedy, w momencie zagrożenia, kiedy nie wiedzieli, czy będą żyli za 15 minut, kochali bardzo mocno. Bardzo to Państwu polecam, bo to jest historia odarta z patosu i patyny. To jest historia o żywych ludziach, którzy kochali, pożądali i uprawiali seks. A co się ciągnęło do niego? A on był bardzo nieśmiały, a w ogóle to niedobrze wiedział, czym to się je kobietę. No ale jakoś w tym łóżku się pogodzili. Jak już jesteśmy przy tematach żydowskich, proszę Państwa, dla mnie sporej klasy wydarzenie. Mianowicie można opowiadać dzieciom o Holokauście poprzez powieść. Powieść, która opowiada o ich rówieśnikach, o nastolatkach. Autorem książki Transport poza wieczność jest Franciszek Cichy. Ta książka dostała czeski odpowiednik nagrody Nike. I to jest opowieść o przyjaźni dzieci żydowskich z dziećmi nieżydowskimi. W tle mamy II wojnę światową, mamy Holokaust, mamy prześladowanie, mamy śmierć. Mało jest literatury dla młodzieży, która opowiada bez patosu i nadęcia o II wojnie światowej i o kwestii Holokaustu. Zdecydowanie polecam. Taka opowieść dla całej rodziny może być też świetnym pretekstem do rozmowy o historii. Agnieszka Osiecka, Tego o mnie nie wiecie, Beata Biały. Proszę Państwa, chyba każdy w Polsce wie, kim była Agnieszka Osiecka. I teraz ja zapytam, naprawdę wiecie, kim była? Otóż okazuje się, że ta kobieta, której słowami mówią kolejne pokolenia Polaków, która no, zbudowała emocjonalnie, moim zdaniem przynajmniej, całe pokolenia Polek, dla bardzo wielu z nas dalej jest enigmą. W związku z tym Beata Biały postanowiła spotkać się z ludźmi, którzy Osiecką znali. Tutaj są niesamowite rozmowy z Magdą Umer, z Magdą Czepińską, Hanną Bakułą, a do tego, proszę Państwa, rzecz niezwykła. Zdjęcia. Zdjęcia niepublikowane, zdjęcia z prywatnego archiwum Agnieszki Osieckiej, zrobione w przeróżnych okresach jej życia. Naprawdę wchodzimy do prywatnych apartamentów, można by powiedzieć, pisarki. Dowiadujemy się bardzo dużo o jej życiu i rzeczywiście patrząc nie tylko na okładkę, możemy sobie pomyśleć, ale ona była piękna.